Sobota, 23 września. W nocy nie spałem. Znów przemyśliwałem i analizowałem sytuację. Mózg ciągle pracuje, szuka środków przeciwstawienia się i zwalczania nieprzyjaciela. Powracam do elementów już raz przemyślanych. Zwycięstwa niemieckie, a nasza klęska, to wynik zespolenia po stronie przeciwnika ruchu i ognia przy czym ruchowi nadał przeciwnik tempo niespotykane dzięki szybkości motorów. Należy mu odpowiedzieć tym samym. Czołgów i samochodów pancernych, motocykli z karabinami maszynowymi nie mamy, ale mieliśmy masy kawalerii i teraz ją jeszcze mamy. Kawaleria daje ruch, jej karabiny maszynowe dają ogień. Po pierwszych już dniach odwrotu i skonstatowaniu położenia należało całą kawalerię niezdolną do walki z czołgami zostawić na tyłach kolumn niemieckich. Cofając się z naszymi dywizjami, kawaleria nie odegrała prawie żadnej roli. Oczywisty przykład to brygady Abrahama i Strzeleckiego, które doszły do puszczy Kampinoskiej, prawie nietknięte. Poniosły dopiero straty pod samą Warszawą przebijając się niepotrzebnie do Warszawy przez kolumny czołgów zamiast zostać na tyłach nieprzyjaciela, niszczyć mu komunikację i łączność, przerywać dowozy, terroryzować dowództwo i siać panikę na tyłach niemieckich. Zamiast tego tu w Warszawie niszczeją od ognia artyleryjskiego już trzeci dzień. Rozpacz ogarnia jak się widzi konie zmasowane w alejach ujazdowskich, w agrykoli, w łazienkach. Muszę pomówić o tym z Karaszewiczem. Niech on zażąda celowego użycia kawalerii. Przed wyjazdem na śniadanie do domu odmeldowałem się u generała czumu i pułkownika Tomaszewskiego w związku z nominacją na szefa propagandy armii. Bije dzisiaj kilka ciężkich baterii na miasto. W czasie śniadania w domu kropnął szrapnel tuż nad naszym balkonem, raniąc i zabijając konie kolumny amunicyjnej. W domu przesłuchałem swe wczorajsze przemówienie, nadawane z płyt. Słabych musiało ono podciąć, silni natomiast okrzepli. Mam już pomysł na dzisiejszą pogadankę. Będę mówił o przepuszczalnym rozwoju sytuacji i końcu wojny. Jeśli Francja i Anglia zdobędą taką przewagę motorów i lotnictwa, jak Niemcy mieli nad nami, to mogą tak samo nad nimi przejechać w ciągu kilku tygodni. O drugiej zaczęła się u kadena w teatrze konferencja prasowa z udziałem generała Karaszewicza i Starzyńskiego. Na miasto biją piekielnie i bez przerwy. W czasie konferencji Bili granatami w teatr Wielki Ratusz i Plac Teatralny. Wywaliło nam szyby. Gabinet kadena zasypało kurzem i tynkiem. Co chwila piekielny łoskot eksplozji rozdzierał mury. Bili zdrowo, jak na pierwszą linię przed pójściem do natarcia, ale trzeba przyznać, że cywile prasowi zachowywali się pierwszorzędnie. Jeśli który zerwał się z krzesła po bliskiej eksplozji, to z ciekawości, co też Starzyńskiemu znów w ratuszu rozwalili a rozwalali co chwila. Piękny, miedziany, niedawno założony dach zwijał się tylko w kawały, a z pałacu Blanka trzepały krokwie i cegły. Karaś miał dłuższe przemówienie i jakkolwiek nie zdążyliśmy się porozumieć w sprawach propagandy, mówił to samo co ja dotychczas i to tak zgodnie, jakbyśmy omówili wspólnie punkt za punktem. Po konferencji rozgadaliśmy się jeszcze we trójkę z Karasiem i Kadenem w gabinecie Kadena, Szarym od pyłu i pełnym rozbitego szkła, o oskwarczyńskim, śmigłym i wędzie. Aleśmy prędko otrząsnęli się z ponurej przeszłości, by w ciężkiej teraźniejszości robić co należy i to robić szybko. Dziś mam pierwszy wieczór wolny, gdyż elektrownia trzaśnięta granatem. Od czwartej po południu nie ma prądu, radio, więc milczy. Leżę na łóżku, granaty gwiżdżą za oknem, biją co chwila gdzieś obok. Ja dyktuję Brzozowskiemu dziennik, rekonstruując pierwsze dni wojenne. Pracujemy już tak wieczorami nad tą rekonstrukcją od kilku dni i wkrótce będę miał zanotowany dziennik za cały czas. Niestety zrekonstruują się tylko fakty. Nie sposób oddać procesów myślenia wywoływanych sytuacją. Nie sposób, by odżyły wszystkie wrażenia zmieniające się co chwila, co dnia i co godzinę. Na słuchy przyniosły niedobre wiadomości, Komunikat niemiecki donosi o wzięciu do niewoli Bortnowskiego wraz z jego sztabem. Wpadł w ich ręce już prawie pod samą Warszawą, w Puszczy Kampinowskiej. Poza tym zginął na pewno grzmot Skotnicki i Wład. Lwów się poddał i to w momencie, jak donosi komunikat, kiedy wojska niemieckie szykowały się do odwrotu. Wynika z tego, że Lwów poddał się Moskalom, a nie Niemcom. Kapitulowało sześć dywizji pod dowództwem Langnera. Jest to tak po prostu niewiarygodne, aby sześć dywizji się poddało, gdy my tu mamy dwie, teraz trzy dywizje, że Langner musiał chyba dostać jakieś warunki gwarantujące byt tych dywizji. Trudno przecież uwierzyć, by w tak straszny sposób niweczono trud komendantowego życia. Wojsko. Poza tym na słuchy donoszą, że pod Warszawę przyjechał Gering i zinspekcjonował lotnictwo i miejsca jego parkowania. Czyżby się szykowano na Warszawy? Zginął tu od naszych kul generał von Fritsch, były głównodowodzący wojsk niemieckich, pod Warszawą dowodził pułkiem artylerii.